Dostałem zaproszenie na zamknięty pokaz nowego The Crew Motorfest, nowej gry wyścigowej z otwartym światem, takiej jak Forza. I dzisiaj sprawdzimy sobie, jak wygląda mapa z lotu ptaka. Jak duża jest, jakie mamy biomy. Zapraszam do oglądania. No i jesteśmy sobie na mapie The Crew Motorfest. Zobaczmy sobie po kolei, co my tutaj mamy. Więc widzimy, że mamy różne biomy. Tutaj mamy biom wulkaniczny. Ogromny ten wulkan w sumie. Ja nie wiem, czy będziemy mogli na niego sobie wjechać na szczyt, bo podjazd wygląda... O nie, coś tutaj jest, jakaś droga, zobaczcie. Coś tu jest, okej. Spoko, więc mamy ogromny wulkan, który no, wygląda inaczej niż w Forzie Horizon 5, ale też mamy wulkan. Więc tutaj mamy takie jakieś pola chyba uprawne albo coś takiego. Tak? Tu mamy takie tereny może pustynne albo coś takiego. Wszędzie oczywiście dookoła są laguny, pięknie, bardzo ładnie to wygląda. Ale mapa, wiecie co, chyba nie wydaje się jakaś potężnie duża. Nie? To jest akurat dobra rzecz, bo The Crew 2 ma... O, czekaj, tu coś jeszcze jest. O, okej. To wygląda, jakby była dalsza część mapki, ale jeszcze niedokończona. Może jakieś DLC albo coś. No, ciekawe. Więc mapa nie wydaje się duża, ale z drugiej strony jest mocno zróżnicowana. The Crew 2, wiecie, że ma ogromną mapę, ale co jest w The Crew 2? W The Crew 2 problem polega na tym, że ta mapa nie jest szczegółowa, prawda? Wiecie, że jest tam dużo różnych dróg, które i miejsc, i w ogóle takich pustych przestrzeni, które nie są zagospodarowane. Po prostu jedziemy z jednego końca mapy na drugi, zajmuje nam to kilkadziesiąt minut. Ale z drugiej strony, jeśli byśmy chcieli doświadczyć czegoś bardziej szczegółowego, jak w Forzie Horizon 5 chociażby, no nie? No to tam tego nie doświadczymy. I tutaj The Crew Motorfest jest taką odpowiedzią chyba na to, że możemy zobaczyć więcej tych detali, szczegółów tego wszystkiego, prawda? Tutaj przed chwilą jechałem sobie tym kanionem i jest on taki, no, króciutki. To jest właściwie jeden zakręt, prawda? Więc jeśli ktoś grał w The Crew 2, no to wiemy, że tam można było kanionem jechać sobie długi czas na tych różnych zakrętach i tak dalej, nie? Więc tutaj można się poczuć trochę klaustrofobicznie przez to, ale mamy też spore miasto, gdzie są różne liczne wieżowce. Tutaj widzimy, że jeżdżą sobie jakieś drive-atary, to chyba nie są gracze, albo nie jestem pewny, czy to są gracze. W ogóle w The Crew Motorfest ponoć będzie można robić zloty na 35 samochodów. Chciałbym to zobaczyć. I więcej detali na mapie. To naprawdę może być bardzo, bardzo fajna gra. Tutaj mamy jakieś obserwatorium jeszcze. Okej. Więc mapę chyba mamy obadaną. Tutaj jakieś znaki. Co to jest? Patrzcie, jak mocno można sobie w ogóle przybliżyć. Wow. Okej. Chociaż wiecie co, tak teraz sobie przybliżam i oddalam i w sumie chyba nie jest aż tam tak mała ta mapa, nie? Tak mniej więcej po drogach możemy poznać, że nie jest ogromna, ale też nie jest super mała. Patrzcie, jaki jest malutki mój samochodzik tutaj. Honda S2000. Nie? Ciekawe to jest, ale widać, że jest mocno zróżnicowana, nawet bym powiedział, że bardziej zróżnicowana niż ta, którą mamy w Forzie Horizon 5. Oczywiście dużo będziemy tutaj porównywać do Forzy, no bo jest to bezpośrednio konkurencja i bardzo dobrze. Jestem pewny, że niektóre rozwiązania gameplayowe będą sporo lepsze w Motorfest niż w Forzie Horizon 5. Ale no wiadomo, że grafika, wykonanie samochodów, szczegółowość tych samochodów, no wiadomo, że jest po stronie Forzy, tak? Ale prowadzenie, powiem wam, w tym buildzie się polepszyło. No dobra, to tyle jeśli chodzi o mapę. Dajcie znać, co o tym myślicie.